Jaką aktor przeżył gehennę, o której nigdy nie chciał mówić? Co takiego kazał mu robić jeden z reżyserów? Jako źródło informacji posłużył nam telemagazyn, portal Świat Seriali oraz Onet. Leszek Teleszyński był jeszcze w krakowskiej szkole teatralnej, gdy Andrzej Żuławski zaproponował mu główną rolę w trzeciej części Nocy. 24-letni wówczas student przeżył szok, gdy reżyser kazał mu karmić własną krwią prawdziwe wszy. Leszek zapisał się w historii polskiego filmu, teatru i telewizji wieloma wspaniałymi rolami. To on wcielił się w Radziwiła w Potopie, Ordynata Waldemara Michorowskiego w Trendowatej i pilota Krzysztofa Wernera w pierwszej polskiej telenoweli W labiryncie. Dziś niewiele osób pamięta, że na początku swej zawodowej drogi zagrał w dwóch głośnych filmach Andrzeja Żuławskiego, prace z którym wspomina jak gechenne, a czas spędzony na planie u niego jak pobyt w piekle. Teleszyński ujawnił, że reżyser karmił nim wszy. Ale nie to było najgorsze. Spotkanie z Andrzejem Żuławskim było dla młodziutkiego Leszka ogromnym wyróżnieniem. Moi koledzy ze szkoły teatralnej statystowali w trzeciej części nocy, a mnie Żuławski zaprosił na zdjęcia próbne do głównej roli. Już wtedy wiedziałem, że jeśli dostanę tę rolę, to stanę przed ogromnym wyzwaniem. Nie myliłem się, opowiadał aktor po latach, wspominając swój debiut filmowy. Leszek dobrze pamięta, jak Żuławski wysłał go do Gdyni, gdzie w Starym Instytucie Medycznym wytwarzane były specyfiki przeciwko tyfusowi. On wszystko robił naturalistycznie. Mój bohater miał karmić wszy, więc uznał, że powinienem wiedzieć, jak to wygląda. Jak się później okazało, aktor ujawnił po latach takie smutne wieści. Pojechałem do Instytutu w Gdyni, gdzie dostałem kilka tysięcy wszy na nogę. Siedziałem, a one się mną karmiły, opowiadał w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Debiutant bardzo się bał, że może zarazić się tyfusem. Choć zapewniono go, że wszystkie wszyscy są zdrowe, na wszelki wypadek podano mu szczepionkę. Wolałbym zachorować. Podanie szczepionki w postaci oleistego płynu da się chyba porównać tylko do uderzenia żelaznym prętem, twierdził. Teleszyński nie kryje, że niektóre metody pracy Andrzeja Żuławskiego wydawały mu się niezrozumiałe, ale starał się nie dyskutować z reżyserem i po prostu wykonywał jego polecenia. Obiecał sobie jednak, że nigdy więcej u niego nie zagra. Rok po zakończeniu zdjęć do trzeciej części nocy Andrzej Żuławski przystąpił do kręcenia diabła. Żona reżysera, a była nią wtedy Małgorzata Braunek, uparła się, by zaangażował Teleszyńskiego. Nie chciała grać z nikim innym i tylko z tego powodu Leszek zgodził się wystąpić i szybko tego pożałował. Tym razem Żuławski wysłał aktora do psychiatryka. Pojechałem do szpitala psychiatrycznego w Tworkach i dałem się zamknąć ze schizofrenikami, w sali bez klamek. Jak później wspominał Leszek, Andrzej Żuławski nie miał litości dla nikogo, nawet dla własnej żony. Małgosia Braunek w trakcie zdjęć dostała ataku nerwowego. On chciał z niej wyciągnąć coraz większe emocje, i ciągle mu było za mało opowiadał. Film był tak mocny, że cenzura nie pozwoliła, by wszedł na ekrany Kim. Jeden z cenzorów uznał po kolaudacji, że polski widz nie jest przygotowany na oglądanie takich eksperymentów. Diabeł przeleżał na półce aż 16 lat. Jako komentarz powiem, że dziś Leszek Teleszyński z sentymentem mówi o pracy na planie trzeciej części Nocy i Diabła. Twierdzi, że Żuławski po prostu zrobił z niego aktora. Wspomnienie wszy, które musiał karmić swoją krwią, wciąż jednak powraca do niego w koszmarach. Czy myślisz, że aktor powinien był się na to zgodzić? Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.